Dzień dobry, witam serdecznie, tutaj TV Aksjomat. Szanowni Państwo, dzisiaj refleksyjny komentarz. Nagrywam to w środę, jutro jest czwartek, Wielki Czwartek, a więc zaczyna się święte Triduum, które zakończy się procesją rezurekcyjną, a więc zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa. I ci, którzy będą rano w kościele, bądź jeszcze w nocy, bo w niektórych kościołach liturgia Wigilii Paschalnej, a więc Wielkiej Soboty i procesja rezurekcyjna są połączone. Więc ci, którzy będą wtedy w kościele, wyjdą z kościoła w procesji ogłosić światu, że Pan Jezus zmartwychwstał. Ogłosić światu, ale ogłosić też wszystkim zmarłym. Kiedyś cmentarze były dookoła kościoła, więc wyjdą ogłosić całemu światu żyjącemu i tym, który jest już po drugiej stronie, że Pan Jezus zmartwychwstał i brama do nieba została otwarta. Teraz refleksja. Wielu młodych ludzi dzisiaj rezygnuje z życia duchowego, z życia w kościele, bo uważają to za coś archaicznego, jako przeżytek, za to, co wierzyli ich rodzice, a co dziś w ogóle nie przystaje do dzisiejszego świata. Bo pokolenie moje, a w szczególności na przykład pokolenie moich rodziców, ja już mam ponad 30 lat, ale w moich czasach każde dziecko szło do pierwszej komunii, większość ludzi chodziła do kościoła, a przynajmniej na święta. Chodziło się na katechezę. To teraz taką nowością, czymś takim nowoczesnym jest to, żeby zrezygnować z katechezy, zrezygnować z kościoła. Kościół jest zły, księża są źli. I to się wydaje nowoczesne, ale tym ludziom, którzy teraz są, bo w sztafecie pokoleń już było takie coś w czasie rewolucji francuskiej, było i później, w czasie II wojny światowej w niektórych państwach i wcześniej, na początku XX wieku, i to my Polacy przeżywamy teraz. I dzisiejszej młodzieży, ale też wielu ludziom takim jak ja, ale też i starszym, zdaje się, że są nowocześni, bo nie uczestniczą w życiu kościoła, tylko jakoś tak się zachłysnęli tym, że może, nie wiem, nie być zasad, że nie ma grzechu, nie wiem, no wydaje się to jako coś nowoczesnego. Tymczasem to pokolenie wcześniej przechodził zachód i się okazuje, że dzieci tych rodziców, którzy nie wierzyli w Boga, zrezygnowali z kościoła, ich dzieci szukają kościoła, szukają zasad i dla nich czymś nowym, czymś nowoczesnym, czymś zaskakującym jest uczestniczenie w życiu kościoła. Kościoły we Francji, a szczególnie te, które odnowiły się w obrządku łacińskim, przedsoborowym, starym, są pełne młodych ludzi, którzy szukają szczęścia, wartości w tym życiu, bo widzą, że to, w co wierzyli ich rodzice, a więc dobrobyt, brak zasad, nie daje szczęścia. To już w historii było sprawdzone nie raz, a pokolenie wcześniej sprawdził to Zachód i to się nie sprawdziło, więc taki jest przekaz do dzisiejszych młodych ludzi, którzy zrezygnowali z kościoła, z wiary. To się nie sprawdziło, bo to się nie może sprawdzić, bo nie jest zbudowane na prawdzie. I całkiem prawdopodobne, że wy, młodzi, jeżeli macie dzieci, albo chcecie mieć dzieci, to wasze dzieci wrócą do kościoła i to nie jest tak, że my powoli od tej wiary odchodzimy. Może w Europie widać, jak bardzo ubywa katolików, ale gdzie indziej na świecie przybywa, a wielu już w tej starej Europie do katolicyzmu wraca, bo tam widzą sens i wartość, a że jest to zbudowane na prawdzie, więc nigdy nie zginie. Więc mam taki do was apel. Nie rezygnujcie z wiary,
bo tam jest sens, tam jest też przyszłość, tam jest nowoczesność. I to nie jest tak, że wszyscy odejdą od Kościoła. Nie, Kościół się odnowi, wstanie z kolan i będzie jeszcze silny. Tylko wy możecie swoje życie stracić teraz, bo drugi raz swojego życia nie przeżyjecie. Właśnie wasze dzieci być może wyciągną wnioski już z waszego życia i do Kościoła wrócą. Zachęcam do uczestniczenia w Świętym Triduum, bo to bardzo, to jest najpiękniejsza liturgia w całym roku. Poszukajcie kościoła, gdzie przykłada się dużą wagę do sprawowania liturgii wielkotygodniowej pięknie, więc żeby był chór, że najlepiej, żeby była asysta, ministranci. Uwielbiam uczestniczyć w tej liturgii Wielkiego Tygodnia Świętego Triduum w miejscach, gdzie jest dbałość o liturgię, bo naprawdę można zajrzeć do środka, do sedna, do serca tego, co jest w Kościele najważniejsze. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Z tego wynika wszystko, nasza wiara. No i pozdrawiam. Pozdrawiam gorąco. Życzę wszystkiego dobrego, szczęścia, radości, miłości i Bożego błogosławieństwa na te święta. Wszystkiego dobrego. Pa!